Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie jeszcze raz. Na wstępie przedstawię się, Aneta Buczna, jestem opiekunem klienta w firmie One System, a wraz ze mną jest Tomasz Melibruda. Witam Dzień Cię, dobry. Tomku. Cześć, Tomek jest cześć. specjalistą do spraw pamięci masowych w Dell Technologies i w dniu dzisiejszym chcemy zrobić krótki przegląd macierzy firmy Dell. Na samym początku, dla przypomnienia dodam, Tomku, jakbym mogła poprosić drugi slajd. Na samym początku, dla przypomnienia dodam, iż mieliśmy okazję omawiać już modele macierzy PowerStore oraz Unity, więc dzisiaj zrobimy krótkie podsumowanie obu macierzy, a po bardziej szczegółowe informacje zapraszamy do nagrań z poprzednich spotkań. Dokładnie było ich trzy, tak jak na przedstawionym slajdzie. I linki do tych właśnie spotkań, nagrań już jutro otrzymają Państwo na swoje skrzynki mailowe. Ze spraw organizacyjnych, poproszę Tomku o kolejny slajd, dziękuję. Poprosimy o zadawanie pytań na czacie w trakcie naszego spotkania. Postaramy się na wszystkie odpowiedzieć. Dzisiejsze nagranie zostanie również udostępnione w ciągu tygodnia w mailu podsumowującym dla osób, które są dzisiaj obecne. I już tradycyjnie na zakończenie zapraszamy na konkurs. I zaczynając, dzisiaj O czym zrobimy tak krótkie. naprawdę będziemy mówić, tak? Tak, dokładnie. Krótkie podsumowanie macierzy PowerStore oraz Unity XT. Wymienimy ich podstawowe funkcje, zalety. Natomiast poświęcimy trochę więcej czasu na macierz PowerVolt ME5, która dosłownie od niespełna 3 miesięcy dostępna jest do konfiguracji i zamawiania. Jest to następca poprzedniej serii ME4. Powiemy, co się zmieniło w nowym modelu, dla kogo ta macierz jest przeznaczona i w jakim środowisku się sprawdzi. Przejdziemy do pierwszej macierzy, czyli do PowerStore. Zaczniemy dzisiaj właśnie od niej. Jest to wydajny storage, który dostarcza oczekiwanej wydajności oraz dostępności danych. Łatwa, szybka rozbudowa, która ma sprostać potrzebom rosnącego biznesu w naszej firmie. Idealna do obciążeń intensywnie przetwarzających dane. Przypomnimy oraz powiemy o tym, co nowego w tej macierzy. Podzielimy się materiałami, które dosłownie otrzymaliśmy tydzień temu podczas rocznego spotkania partnerów Dell Technologies. Tomku, poproszę Cię o kilka słów podsumowujących macierz PowerStore oraz co nowego pojawi się w tym rozwiązaniu. Dobrze, dzięki Aneta za przedstawienie mnie i za możliwość tutaj uczestnictwa w tym webinarze. Rzeczywiście, no już wcześniej takie słowa kluczowe powiedziałeś odnośnie PowerStore'a, ja tylko je tak troszeczkę rozwinę i przypomnę takie podstawowe funkcjonalności, dlaczego my tego PowerStore'a tak naprawdę zaproponowaliśmy 2 lata temu, bo dokładnie jest maj, 2 lata temu w maju ogłosiliśmy to nasze innowacyjne rozwiązanie, które troszeczkę jakby redefiniuje to, ten taki segment macierzy midrange. Ponieważ wprowadza najbardziej nowoczesną w tym momencie architekturę. Mówimy tutaj o architekturze NVMe i na podstawie tej architektury zostało napisane oprogramowanie, które ma właśnie wspierać tą architekturę, które ma spowodować to, że będziemy mogli mówić o tej macierzy, że ona jest zorientowana na dane. To znaczy, że my będziemy mogli utrzymywać wszelkie rodzaje, różnego rodzaju obciążeń. Nie mówimy tutaj tylko o serwerach fizycznych i o bazach danych, o środowisku zwirtualizowanym, ale także nowo pojawiającym się w świecie konteneryzacji, czyli tych mikrousług, takich natywnych, cloudowych aplikacji, które łatwo jest później przenosić do chmury. I ta infrastruktura, ta architektura ma właśnie wspomóc takie działania, żeby te nasze dane były udostępniane w sposób bardzo wydajny, z niskimi czasami odpowiedzi, z dużą przepustowością, ale także bardzo przewidywalny, że stale rosnąca tak ta nasza infrastruktura, żeby ten nasz PowerStore zapewniał jej taki stały też rozwój i prawidłowe funkcjonowanie w całym takim jakby środowisku. Dodatkowo oczywiście też pozostają tutaj kwestie jakby zaszytej inteligencji w macierzy w postaci uczenia maszynowego, algorytmów takich, które wspomagają administratorów w takich codziennych pracach w optymalizacji właśnie tych udostępniania tych obciążeń. No i trzecia rzecz to jest ta adoptowalność tej infrastruktury. Chcielibyśmy, żeby nasi klienci mieli taką ochronę inwestycji, to znaczy, żebyśmy jak już raz zainwestujemy w to rozwiązanie, to żebyśmy już z nim żyli, żebyśmy z nim się czuli dobrze i żebyśmy się z nim rozwijali wielowymiarowo. I tutaj takie dwa
slajdy podsumowujące tak naprawdę to, o czym teraz mówiłem, to jest właśnie tutaj rozgraniczenie w tych takich trzech obszarach. Przede wszystkim możemy tutaj udostępniać dane po protokołach blokowych, po protokołach plikowych, mamy wsparcie dla wirtualnych wolumenów, mamy wsparcie dla konteneryzacji, mamy możliwość skalowania wielowymiarowego, czyli możemy rozbudowywać to zarówno pojemność takiego pojedynczego PowerStore'a, tak jak tutaj widzimy, o dodatkowe półki, zaraz powiem o nowościach, które przychodzą wraz z tą rozbudową, ale też możemy skalować się wielowymiarowo, dodając appliance, czyli zwiększając wydajność tego rozwiązania. Jeżeli stale pojawiają się nowe potrzeby, przychodzą nowe serwisy, przychodzą nowe pomysły z naszego marketingu, wszystko musi być teraz zdigitalizowane, więc jest coraz większa potrzeba na to, żeby obsłużyć ten nasz ruch, żeby obsłużyć tych naszych klientów, którzy też rosną, bo takie mamy założenia naszej organizacji, żeby cały czas się tutaj rozwijać. I PowerStore nam tym pomaga. No dodatkowo oczywiście teraz cały nasz biznes, czy większość tego biznesu zależy na IT, więc te macierze muszą być dostępne. I tutaj też, tak jak jest pokazane, dążymy do tego, żeby nie było żadnych przerw w dostępie do danych na zasadzie już zdefiniowanej 6/9, no co oznacza, że jesteśmy w segmencie najbardziej bezpiecznych macierzy, jeśli chodzi o brak dostępu do danych. Wspominałem o architekturze NVMe, o tym jeszcze troszeczkę powiem. W każdym bądź razie zastosowaliśmy tutaj media w postaci dysków flashowych, ale NVMe, nie takich zwykłych dysków tradycyjnych SSD, czyli jest to macierz typowo tylko i wyłącznie NVMe, która wspiera też Storage Class Memory, czyli najnowocześniejsze, najszybsze, najbardziej wydajne nośniki. No i tak jak widzimy, to się oczywiście też przekłada na wydajność. O Unity troszeczkę będziemy mówić. Jest może trochę mniej wydajna, ale równie dobra, jeśli chodzi o jakby spełnienie tych naszych potrzeb. Warto jest też wspomnieć o efektywności przechowywania danych. Tutaj zdecydowaliśmy się na funkcjonalności redukcji danych, które są włączone na stałe. Z uwagi na to, że mamy pewne silniki akcelerujące tą redukcję danych, więc nie musimy tego włączać, wyłączać, nie wpływa to specjalnie na wydajność w dostępie do danych, bo te silniki właśnie wspierają i odciążają te nasze procesory. No i warto jest tu wspomnieć o stopniu redukcji danych 4:1, który też gwarantujemy programem Future Proof Loyalty. No i muszę powiedzieć, że na około 3000, dobrze mówię, około 3000 sprzedanych PowerStore'ów, to mamy takie informacje, że ten stopień redukcji danych jest zdecydowanie często większy niż ten poziom 4:1. W każdym bądź razie usuwamy te nasze nadmiarowe dane i składujemy tylko i wyłącznie unikalne wartości. No i to, co wcześniej wspominałem, czyli jeżeli mamy takie appliance w postaci klastra większego niż jeden, no to korzystamy tu z dobrodziejstw uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, która analizuje nam ruch na PowerStore i jest w stanie nam podpowiedzieć i bezprzerwowo zrealokować na przykład dany zasób, jeżeli on optymalnie pracowałby na przykład na innym appliance. Czyli my nie musimy dbać, nie monitorować tej macierzy na co dzień i patrzeć, czy dałoby się coś jeszcze usprawnić, tylko macierz nam podpowiada i też jest, mamy wsparcie pełne w takim procesie realokacji, który jest zupełnie bezprzerwowy i niewidzialny z punktu widzenia użytkownika, czy też w tym wypadku naszego klienta. No i mamy oczywiście proaktywną analitykę tego, co się dzieje na macierzy, czy w wbudowanym systemie do zarządzania PowerStore'a, ale możemy także uzyskać to poprzez obsługę tak zwanego Cloud IQ, czyli takiej usługi w chmurze, która monitoruje nam to rozwiązanie i nie tylko to, ale o tym jeszcze będzie troszeczkę później. I teraz to jest, mówiłem o tym, że PowerStore powstał 2 lata temu i od momentu premiery wprowadzamy w tym momencie już trzeci taki major update, tak to się nazywa, czyli taki powiedzmy no, poważną, może nie poprawkę, ale aktualizację oprogramowania, która wnosi bardzo dużo nowych funkcjonalności i usprawnień, bo nie dość, że to są nowe funkcjonalności, chociażby związane z jeszcze większą możliwością mobilności tych danych i protekcji tych danych, ale każda następna aktualizacja wnosi nam też bardzo wiele rzeczy związanych chociażby z wydajnością, to czego tak naprawdę my oczekujemy od takiego rozwiązania. Dzięki tej poprawce też możemy uzyskać jeszcze większą skalę, jeszcze bardziej się jakby skalować horyzontalnie,
nie horyzontalnie, tylko wertykalnie, przepraszam, czyli dodając dużo większe nośniki danych. No, stawiamy tutaj na cały ekosystem NVMe, jako że to jest przyszłość w przetwarzaniu danych lokalnie na macierzy dyskowej, ale także w interfejsach komunikacji pomiędzy macierzą dyskową a serwerami. Tutaj można by było naprawdę mówić bardzo dużo o tym, co nowego będzie, bo to jest coś, co ogłosiliśmy na Dell Technologies World, który był na samym początku maja. Systemy dostępne od 19 lipca będą już z tym oprogramowaniem 3.0, natomiast 28 czerwca istniejący klienci PowerStore'a będą mogli pobrać to oprogramowanie, zainstalować na tych istniejących rozwiązaniach i cieszyć się z tych nowych funkcjonalności. Teraz dwa slajdy odnośnie tego, co zmieniliśmy w przypadku wydajności i zwiększenia skali. Czyli widzimy tak, no dzięki usprawnieniom, pewnym algorytmom i redukcji danych i sposobowi, procesowi zapisywania czy odczytu na macierz, uzyskaliśmy ponad 50% więcej wydajności dla takich obciążeń, powiedzmy, w operacjach odczytu i zapisu takich mieszanych. I nawet do 70% ta macierz jest w tym momencie dzięki oprogramowaniu 3.0 szybsza. Poprawiliśmy zdecydowanie, bo aż 10-krotnie, takie operacje X-copy VMware'owe, tak? Bo z tym mieliśmy taki jakby, nie uzyskiwaliśmy tego, co nam daje dobrodziejstwo właśnie takiego odciążenia operacji wewnętrznych. I teraz w PowerStore 3.0 widzimy, że te operacje wewnętrzne, czyli migrowanie maszyn bądź też klonowanie maszyn, będą zdecydowanie przyspieszać. To samo jeśli chodzi o zwiększenie pojemności efektywnej, ponieważ od momentu pojawienia się PowerStore 3.0 my będziemy mogli rozbudowywać te nasze PowerStory o dodatkowe półki dyskowe w oparciu o protokół NVMe. Tak? Do tej pory było to możliwe o półki z nośnikami flashowymi, SSD, natomiast PowerStore 3.0 przyniesie nam tą funkcjonalność, gdzie my będziemy mogli dodawać półki z dyskami NVMe jako te dodatkowe, a nie te pierwsze, powiedzmy, dyski w obudowie podstawowej. I to samo dotyczy się najmniejszego naszego modelu. Tu nie będę mówił, jakie są modele, ale tylko wspomnę, że mieliśmy taki, powiedzmy, mały PowerStore 500, który nie miał możliwości rozbudowy, czyli jakby ograniczał się do tej pierwszej pojedynczej półki. Od momentu wypuszczenia tego oprogramowania, przy oczywiście tam kartach, które są wymagane do tego, będziemy mogli rozbudować tego naszego PowerStore 500 o dodatkowe półki. I to jest rozbudowa w obrębie tej architektury wewnętrznej. Natomiast no, cały czas usprawniamy te nasze protokoły komunikacji po NVMe, czyli to już nie jest nasze klasyczne SCSI, czy to po Fiber Channelu, czy tak zwanym iSCSI, tylko zmieniamy protokół komunikacji na NVMe, czyli zmieniamy, powiedzmy, dróżkę w autostradę wielopasmową, czyli w tym momencie będziemy mogli mówić, że ten nasz podsystem dyskowy jest jeszcze bliżej procesorów serwera i jeszcze bardziej wydajnie będzie serwował te dane. I tu oprócz protokołów NVMe over TCP, oprócz protokołów NVMe over FC, mamy też wsparcie dla wirtualnych wolumenów dla NVMe. No i chyba najważniejsza taka zmiana w tym firmware'ze to jest to, że będziemy mogli mieć możliwość łączenia tych naszych PowerStore'ów natywnie, bez udziału dodatkowych tak zwanych metronodów, czyli urządzeń pomocniczych, łączenia tych naszych PowerStore'ów w tak zwany dystrybuowany wirtualny wolumen. Jeżeli ktoś zna technologię chociażby pochodzącą z naszych kompelentów, to jest to coś na kształt żywego wolumenu, czyli ten wolumen będzie rozciągnięty pomiędzy dwoma lokalizacjami, będzie dostępny do zapisu i odczytu w każdym ośrodku, co oznacza, że jakie będziemy mieć z tego korzyści? Takie, że w przypadku awarii jakiegokolwiek komponentu nie nastąpi przerwa w dostępie do danych, ponieważ system będzie synchronizował te nasze dane pomiędzy takim rozwiązaniem. I tu zachęcam, bo też dokładnie wczoraj, pojawił się filmik na YouTubie jednego z inżynierów naszych, Tomer Eitan. On w niecałe, powiedzmy tam 6 minut pokazuje,
omawia też tą funkcjonalność, ale też pokazuje, w jaki sposób wygląda na przykład uszkodzenie jednej z takich macierzy i pokazuje, jak należy, znaczy pokazuje wysoką dostępność tego rozwiązania. Ja tutaj na chwilę się przełączę. Wystarczy na YouTube, tak, wpisać coś takiego jak Dell PowerStore 3.0 i w tym momencie właśnie wyświetli się ten film. To jest na blogu, właściwie na koncie Istika Reicha, który też opisuje, jak sobie tutaj w internecie można znaleźć, to jest inżynier, który opisuje więcej funkcjonalności, o których ja tutaj rozmawiam. Natomiast zachęcam do oglądnięcia, bo to jest 6-minutowy film, który pokazuje topologię możliwe, jak to się zarządza już w tym firmware 3.0, którego jeszcze nie ma, tak? I co się dzieje po awarii jednego takiego PowerStore'a. I więc tutaj no, można naprawdę dużo mówić o PowerStore'ze, ale mamy jeszcze kolejne macierze dostępne na rynku, wspaniałe. Zgadza tak się mamy Unity. Dokładnie tak. Tomku, dziękuję Ci bardzo. Wiem, że mógłbyś jeszcze mówić o PowerStore'ze. Ale mamy kolejne produkty. Kolejną macierzą, do której przejdziemy, będzie to macierz Unity XT. Macierz, która jest już dostępna dłuższy czas na rynku. Można powiedzieć, że macierz uniwersalna, dedykowana do wielu zastosowań, dostępna jako hybryda z dyskami mieszanymi lub druga wersja jako all flash. Zaprojektowana pod wydajność 2 procesorami, dyskami all-flashowymi, dedykowana do przechowywania danych, redukcja tutaj 3:1, w PowerStore 4:1, integracja z chmurą, integracja z VMware'em, automatyczny tiering. Ale dowiedzmy się, co jeszcze możemy powiedzieć o macierzy Unity XT. I Tomku, proszę Cię o kilka słów, na co jeszcze warto zwrócić uwagę w tej właśnie macierzy. Jasne, no bardzo zgrabny, fajny sposób opowiedziałaś o tych podstawowych funkcjonalnościach, które są tutaj właśnie opisane, więc ja tylko tak jakby przypomnę, bo rzeczywiście tutaj z tymi rozwiązaniami chmurowymi mamy dużą interakcję. Nie wykluczamy tutaj oczywiście żadnych takich środowisk, które są również skonteneryzowane, ponieważ mamy bardzo dużo różnego rodzaju integracji ze środowiskami też skonteneryzowanymi. No z uwagi na to, że jest to rozwiązanie hybrydowe, ale może być też all-flashowe, no to mamy tak zwany automatyczny tiering, czyli możliwość warstwowania tych danych po różnych nośnikach dyskowych, czy to będą nośniki flashowe, czy to będą nośniki SAS-owe, czy nearline SAS-owe. Bardzo intuicyjny interfejs w HTML-u 5. Te macierze są od 2016 roku, czyli jakiś tam czas, natomiast w 2019, czyli 3 lata temu, tak, wprowadziliśmy tą serię XT, czyli jakby drugą generację, która znacznie zwiększyła wydajność, właśnie pozwoliła na to, żeby można było tą redukcję danych utrzymać na odpowiednim poziomie. Natomiast do tej pory ta redukcja danych była dostępna tylko i wyłącznie na nośnikach flashowych i na pulach flashowych. I to zmieniamy. To zmieniamy, a właściwie już zmieniliśmy, bo 29 kwietnia, czyli niespełna 2 tygodnie temu, wydaliśmy, tak, już pozwoliliśmy naszym klientom na stronach supportowych właśnie na aktualizację tego oprogramowania, czyli można sobie wejść teraz na stronę support.dellemc.com i takie oprogramowanie pozyskać. I co ono wnosi, tak? Wnosi, tutaj akurat ta informacja jest, że jest to czerwiec, ale w czerwcu dopiero te nowe Unity XT, które będą sprzedawane, będą dostarczane z tym oprogramowaniem, natomiast to oprogramowanie jest już dostępne. Ale co ono wnosi? 2 podstawowe funkcjonalności z szeregu innych, które tutaj no, uwagi na brak czasu nie będę opisywał, ale myślę, że to są funkcjonalności również bardzo, bardzo pożądane w tym takim segmencie macierzy hybrydowych. Przede wszystkim dynamiczne pule dla hybrydy. Ja tak tylko szybciutko w skrócie powiem, trochę może technicznie, może nie. W każdym razie dynamiczne pule były dostępne w macierzach All Flash. Polegały one na tym, że system po prostu sobie zapisywał wirtualnie te nasze dane i do obsługi takiej dynamicznej puli była wymagana minimalna ilość dysków w postaci 6, natomiast jednym z korzyści zastosowania takiej dynamicznej puli było
było takie elastyczne dodawanie per dysk i rozszerzanie tej naszej pojemności. Na polach hybrydowych, no niestety tu musieliśmy dodawać paczki, tak? Czyli jeżeli był to RAID 5 z 5 dysków, czy z wielokrotności 5, no to kolejną jakby rozbudową była to paczka 5 dysków. W tym momencie możemy dynamiczną pulę rozbudować pojedynczo, również na nośnikach, nie tylko flashowych. To dobra wiadomość. To jest bardzo dobra wiadomość, to jest jedna z dobrych wiadomości, bo dynamiczne pule dają też możliwość szybszego czasu odbudowy. I to jest kluczowe, jeżeli chodzi o te nośniki tradycyjne, czytaj rotacyjne, magnetyczne, takie, które mają talerze, które się odbudowują po prostu wolniej. Więc w tym wypadku czasy odbudowy tych dysków dynamicznej puli są znacznie szybsze, ponieważ system sobie tu dystrybuuje taką przestrzeń zapasową po każdym dysku, więc jeżeli dany dysk zostanie uszkodzony, to każdy z tych dysków bierze udział w procesie zapisu i odczytu, czyli czytaj odbudowy danego dysku. Czyli mamy szybsze czasy odbudowy, mamy możliwość elastycznego dodawania przestrzeni w późniejszym czasie, lepszą utylizację przestrzeni, no i kończy się to tym, że mamy mniejszy ten całkowity koszt posiadania takiego rozwiązania. No i druga zasadnicza funkcjonalność, mówimy cały czas o tej redukcji danych, bo to rzeczywiście no, pozwala nam troszkę bardziej ekonomicznie podchodzić do macierzy dyskowej, a do tej pory na Unity mogliśmy uzyskać redukcję danych tylko i wyłącznie na pulach flashowych albo na macierzach w 100% flashowych. W tym momencie wnosimy tą funkcjonalność, gdzie na każdym nośniku danych system nam będzie redukował te dane, czyli na dyskach SAS-owych, na dyskach no, hybrydowych, nearline'owych. Tutaj jest tylko taka notka, że 10% musi być nośników flashowych, żeby system mógł zacząć deduplikować te dane na całej puli dysków talerzowych. I właściwie tyle o Unity, ponieważ no, skupimy się tu dzisiaj na PowerVolcie ME5, który jest jakby naturalnym sukcesorem PowerVolta ME4, który już na jakiś czas na rynku istniał. Więc jest to nowa generacja macierzy dyskowej z takiego segmentu, powiedzmy, troszeczkę niższego. Oczywiście zobaczymy tutaj też bardzo wiele funkcjonalności, które pochodzą właśnie z tego segmentu typu PowerStore i Unity, bo wachlarz tutaj oprogramowania, które jest w cenie, jest bardzo duży. PowerVolt jest takim dosyć popularnym też modelem, prawda? Jest bardzo popularnym modelem, bo jest bardzo uniwersalnym i do małych, średnich środowisk jak najbardziej możemy go używać. Jest dość wydajny. Ja ją postrzegam troszeczkę jak prosta macierz, która ma być prosta w obsłudze, w instalacji i w zarządzaniu. Dokładnie tak i to zarządzanie postaram się też przez chwilę pokazać. No, biorąc pod uwagę szereg nagród, które otrzymaliśmy za PowerVolta 5, no, naturalnie jakby idziemy z postępem, ponieważ no, PowerVolt ME5 no, jest bogatszy o większą ilość pamięci, o lepsze procesory, czyli no, ten rozwój technologiczny musi być, ale zostajemy właśnie przy tych takich podstawowych założeniach. Ma być prosta w instalacji, prosta w konfiguracji, zobaczymy inicjalizację w 5 minut. Bardzo prosta w zarządzaniu. Jest już gotowa do serwerów 16 generacji, które są za zakrętem i do końca roku pojawią się na nowych procesorach Sapphire Rapids, tak, czyli kolejnej odsłonie intelowych serwerów. Jest szybka i szybsza niż poprzednik, oczywiście z uwagi na architekturę. No i jest chyba bardzo przystępna cenowo. Tutaj chyba zgodzisz się ze mną, Aneta. Są to konfiguracje, które mogą zaczynać się nawet od 2 dysków, tak, czyli małe konfiguracje od małych do bardzo dużych. Mamy 3 modele, mamy możliwość też zastosowania albo dysków hybrydowych, czy macierzy hybrydowej w postaci dysków talerzowych, albo też takiego małego, powiedzmy typowo 100% all flasha. To, co mówiliśmy wcześniej, to, że no, ta nowa macierz przynosi nam 2 razy więcej wydajności,
dużo większą pojemność, bo mamy tutaj jeszcze większe dyski, zwiększoną przepustowość. To też jest ważne, bo w jednym z zastosowań chociażby może ona służyć jako system do składowania danych backupowych albo archiwizacyjnych, więc ta przepustowość jest potrzebna. Zwiększyliśmy tutaj przepustowości kart sieciowych, wprowadziliśmy większą ilość rdzeni dla procesorów. No i tak jak tutaj Aneta wspomniała, jest bardzo prosta i fajna do zarządzania, bo wyszliśmy z tak zwanej Javy, kosztem HTML-a 5, czyli jest interfejs jest szybki, no i bardzo przejrzysty i intuicyjny. Taka tabelka, która zostanie jakby też w nagraniu, do której można wrócić, porównująca PowerVolta ME5 z PowerVoltem ME, znaczy czwórkę z piątką. Widzimy, ja tylko takie dwie podstawowe tutaj rzeczy nakreślę. Procesor nowy, zwiększona ilość pamięci dwukrotnie i szybszy interfejs. A jeżeli mówimy o interfejsach, tak wygląda jakby tutaj od strony połączeń do serwerów PowerVolt, no mamy tutaj właściwie cztery różne rodzaje portów, które są dostępne. A mamy porty fiber channelowe, jest to jakby jedyna macierz, którą można chyba najtańszy w tym momencie sposób podłączyć do serwerów po protokołach SAS-owych, bo karty SAS-owe nie są, powiedzmy, są tańsze niż te pozostałe, ale mamy możliwość podłączenia po protokołach iSCSI, czy to po światłowodzie, czy po portach miedzianych. Ważne jest, że na etapie jakby zamówienia należy wybrać ten kontroler, tak? W PowerVolcie ME4 mieliśmy taką kartę konwergentną, czyli mogliśmy właściwie zmienić w trakcie protokół komunikacji z Fiber Channelu na iSCSI, restartując tylko pojedynczo kontroler i wymieniając wkładki. Tutaj zrezygnowaliśmy. Niestety tego nie ma, dokładnie, i prosimy pamiętać o tym. Tak, tutaj tego nie ma, ale to już powiem dlaczego, ponieważ te kontrolery, gdzieś tam była na nich, powiedzmy, czkawka, to znaczy był problem z dostępnością, dlatego też nie zdecydowaliśmy się, że w PowerVolcie ME5 zastosujemy te karty, żeby jakby wybór tego kontrolera nie wstrzymywał dostawy. A ważna informacja jest dla użytkowników poprzedniej generacji ME4, że mamy pełną jakby integralność komunikacji, czyli my możemy dane migrować, żeby przenieść je na nową infrastrukturę, bądź też poszerzyć swoją wysoką dostępność czy protekcję danych na zasadzie replikacji, czyli możemy sobie replikować PowerVolta ME4 z PowerVoltem ME5, żeby stworzyć sobie, powiedzmy, taki ośrodek zapasowy, tanim kosztem. Tak? PowerVolt ME5, mówiłem o trzech modelach, to też taka jakby trochę ściągawka. W każdym bądź razie warto jest wspomnieć, że oczywiście możemy rozbudowywać o dodatkowe półki, ale są trzy różne takie modele podstawowe, tak, które mają kontrolery. Dlaczego to mówię? Ponieważ jeżeli chcielibyśmy użyć tylko i wyłącznie macierzy do zastosowań takich archiwizacyjnych, gdzie nie specjalnie poszukiwana jest ta wydajność, ale chcielibyśmy mieć tani nośnik pojemny, no to w tym momencie mamy taką obudowę 12-dyskową, gdzie możemy zmieścić nawet 20-terabajtowe dyski. Czyli w takim 12-slotowym pudełku no możemy tej przestrzeni zmieścić naprawdę, naprawdę dużo. No i taki tutaj też ciekawostka, ten PowerVolt ME5084, no jest to gęsto upakowana półka, która ma 84 dyski, czyli półcalowe w obudowie 5U, więc jeżeli komuś zależy na miejscu, bo na przykład wynajmuje per rack unit i chciałby mieć dużą przestrzeń, no to wtedy to jest idealne rozwiązanie pod takie potrzeby. No i wachlarz zastosowań, no przeróżny, można by było powiedzieć, bo od baz danych, które mamy architekturę referencyjne w oparciu na przykład o SQL-a, w jaki sposób dobrać i skonfigurować i rozlokować te zasoby na PowerVolcie, żeby one optymalnie działały na SQL-u, czy środowiska zwirtualizowane, mówimy tutaj o mniejszych bądź większych wirtualizacjach, niekoniecznie od VMware'a, oczywiście może to być jak najbardziej Microsoft, czy blokowa konsolidacja storage'u, bo ta macierz jest tylko blokowa, czyli
pozyskiwanie też tych danych z serwerów, gdzie te dane pracują na dyskach wewnętrznych, tak, a chcielibyśmy je skonsolidować, bo na przykład łatwiej jest się robić kopie zapasowe, łatwiej jest też jakby tą przestrzeń kroić pod poszczególne, czyli bardziej efektywnie wykorzystywać tą przestrzeń, no to wtedy PowerVault jest tu idealnym rozwiązaniem. Co by się wydawało dziwne, jest on też doskonałym rozwiązaniem pod klastry HPC, bo tu nie trzeba szybkiego storage'u, tu trzeba pojemny storage, a oprogramowanie partnerskie, my współpracujemy z różnymi partnerami, którzy tworzą jakby te klastry wysokiej dostępności, jakby wysoko wydajne, no to w tym przypadku jest architektura referencyjna oparta właśnie o PowerVault ME5 albo właśnie jako taki system backupu, do przetrzymywania kopii zapasowych, czy też system archiwizacyjny. No i wirtualizacja. Wirtualizacja to ja myślę, że w większości przypadków, przynajmniej jak ja się spotykam z tymi use case'ami PowerVault, to jest to właśnie wirtualizacja, często oparta o 2-3 serwery, wersję VMware Essential, tak, i bezpośrednie połączenie do macierzy pomiędzy serwerami. Tu nie wspomniałem przy kartach, że mamy 4 porty per kontroler, czyli tak naprawdę redundantnie, nadmiarowo możemy podłączyć sobie 4 serwerki, bądź to z wykorzystaniem hypervisora, wirtualizatora od Microsoftu. Ważne jest to, że oprócz tego, że są to oczywiście połączenia, to my możemy w łatwy, fajny, przyjazny, wygodny sposób zarządzać sobie tym ze swojego własnego środowiska. To znaczy, że jeżeli jesteśmy tutaj administratorami VMware'a, mamy specjalny plugin, gdzie za pomocą niego możemy zarządzać bezpośrednio z vCenter takim PowerVault'em. Jest pełna integracja też z SRM-em, z Source Managerem, więc możemy budować też wysoko dostępne takie nasze infrastruktury, ponieważ jest adapter, który spowoduje, że w przypadku przełączenia jednego ośrodka na drugi, macierz automatycznie zmieni kierunek replikacji i będzie serwowała dane z drugiego ośrodka, czy jakby z tej macierzy docelowej, zapasowej. To samo jeśli chodzi o pluginy do Microsoftu. Dzięki protokołom SMIS mamy możliwość zarządzania PowerVault'em z poziomu aplikacji Microsoftowej. No i oczywiście teraz często jest dużo takich projektów związanych z wirtualizacją biurek, gdzie przenosimy jakby i centralizujemy te nasze miejsca pracy. Tu również mamy architekturę referencyjną, która jest opisana, tu jest nawet link do tej architektury. Jest cały white paper, best practices, czyli dokument, który opisuje, w jaki sposób jakby osiągnąć tutaj taką infrastrukturę przy odpowiedniej konfiguracji, odpowiedniej ilości tych użytkowników, bo tutaj też te definicje użytkowników mogą być różne, użytkownik użytkownikowi nierówny, są tak zwani heavy users, którzy korzystają bardziej, a są tak naprawdę tylko użytkownicy Office'owi, którzy sporadycznie jakby korzystają tutaj w kontekście macierzy dyskowej z jej z zasobów. No i takim też popularnym rozwiązaniem jest to storage pod właśnie rozwiązania backupowe. Tu w tym przypadku mamy na slajdzie Vima, który certyfikował PowerVault'a pod te rozwiązania, niekoniecznie nie musi to być Vim. Oczywiście ja zawsze polecam tutaj nasz, jako medium backupowe, nasze rozwiązanie Power Protect Data Domain, tak, bo ma ono naprawdę bardzo wiele funkcjonalności i takich korzyści płynących z tej architektury, ale jeżeli nie ma takiej potrzeby, to PowerVault jest tu jak najbardziej wskazany do takiego typu zastosowania. A tabelka, gdzie wszyscy lubią tak dużo, jak jest tak bardzo dużo tutaj maczkiem opisanych funkcjonalności, ale widzimy, że przez to jest no, to segment entry level, a jest tych funkcjonalności dużo. W każdym bądź razie no, oprócz takich funkcji protekcji, jak kopie migawkowe, jak replikacja asynchroniczna, czy też możliwość zakupu szyfrowanych dysków w celu zabezpieczenia przed intruzami, mamy ciekawe takie funkcjonalności jak ADAPT, czyli taki dynamiczne rozłożenie coś podobnego do dynamicznej puli w Unity, czy do mechanizmu DRE, czyli Dynamic Resiliency Engine w PowerStore, więc tutaj też jakby wirtualizujemy trochę storage po to, żeby było szybciej, żeby można było odbudowywać te dyski w znacznie, znacznie krótszym czasie. Mamy wsparcie w postaci dysków SSD, czyli budujemy sobie rozwiązanie hybrydowe, ale chcielibyśmy mieć jednak trochę więcej tej
wydajności, przynajmniej dla tych danych, których w danym momencie korzystamy, no to ta funkcjonalność dysków SSD i wspierających i akcelerujących operacje odczytu, jak najbardziej ona pomaga. No i tak zwane auto-tiering, czyli warstwowanie tych danych w zależności od zastosowania. Tutaj taka stop klatka na tych trzech funkcjonalnościach, bo uważam, że warto, aczkolwiek pewnie tiering, to wielu z Państwa znacie to rozwiązanie. Ono jest troszeczkę inaczej, jakby w każdym rozwiązaniu troszeczkę inaczej ono funkcjonuje, tak? Bo każde rozwiązanie ma swoją funkcjonalność. Natomiast ten nasz ADAPT, tak, czyli ADAPT to jest rozwinięcie od Automatic Distribution Allocation Protection Technology, czyli dystrybucja, automatyczna dystrybucja tych naszych danych, oczywiście z zachowaniem protekcji. Nie jest to pytanie konkursowe, więc nie będzie to wspomniane na końcu, co to jest ADAPT i żeby rozwinąć, proszę się nie obawiać, bo to jest dość mocno skomplikowane. Natomiast o co tu chodzi? Jeżeli zastosujemy minimum 12 dysków, bo to jest jakby minimum dla takiej protekcji, to wtedy mamy pewność, że w przypadku uszkodzenia nośnika, ten nośnik, tu również następuje dystrybucja tej przestrzeni zapasowej i taki nośnik będzie nam się odbudowywał znacznie, znacznie szybciej. Teraz wracam do tych zastosowań archiwizacyjno-backupowych, tak, gdzie stosujemy jednak te nośniki, na przykład 20-terowe dyski, 12, 16, 10-terowe dyski, tak jak tutaj jest na slajdzie. No i jeżeli zostanie uszkodzony taki dysk, on ma dużą pojemność, on nie jest specjalnie szybki, tak, no bo ma nam serwować dużą porcję danych, niekoniecznie szybko, ale to się też przekłada na czasy odbudowy. I teraz tak, każda awaria macierzy dyskowej powoduje jakieś stratę wydajności. No tu nie ma co ukrywać. Oczywiście w Power Store będzie to adekwatnie mniej, bo są tam dyski flashowe, więc może tego tak nie odczujemy. Natomiast no, w przypadku chociażby awarii takiego jednego dysku, to tracimy tej wydajności. No i też musimy czekać, aż ten dysk nam się odbuduje. I teraz w takich klasycznych RAID grupach ten proces odbudowy może zająć nawet dwie doby przy 10-terowym dysku. I dopiero tolerancja na następny dysk jest, jak się ten system odbuduje. I ADAPT ma tą funkcjonalność, że on się odbudowywuje, powiedzmy, tak jak mówiłem w przypadku Unity, dynamicznie, to znaczy wszystkie dyski gdzieś tam piszą i odczytują, tak żeby te dane się jak najszybciej odbudowywały, więc w przypadku takich 24-dyskowej konfiguracji dwukrotnie szybciej nam się odbudowywuje ten system. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że po 9 godzinach on jest dostępny, on jest znowuż wysoko dostępny, to znaczy ma tolerancję na awarię następnego dysku. Więc no, warto jest zwrócić na to uwagę, bo w przypadku awarii no, te nasze dane mogą być w jakimś sensie zagrożone. Czyli rozsądnym jest, Tomku, dać jednak większą ilość mniejszych dysków niż tutaj po 8-10 tera i jednak trochę czasu czekać. Zawsze warto w przypadku tych dysków magnetycznych dać większą ilość mniejszych dysków, bo każdy nośnik, każda głowica daje nam wydajność. No i też właśnie w przypadku tego ADAPT-u dokładnie zmniejszenie czasów odbudowy. Więc warto też o tym pomyśleć. No ale to tutaj jest wszystko jakby price performance, tak? Czyli my musimy rozważyć tak, żeby się znaleźć gdzieś po środku, tak? Żeby jak najwięcej korzyści z tej konfiguracji wyciągnąć. Następna funkcjonalność, read cache, czyli dodajemy dyski flashowe. Możemy je dodać w późniejszym okresie, jeżeli widzimy, że no jednak te nasze dyski hybrydowe, flashowe, nie flashowe, tylko te magnetyczne, one jednak wymagają od nas większej wydajności, to możemy zawsze w późniejszym terminie dołożyć sobie jeden bądź dwa takie dyski flashowe i one będą nam wspomagały operacje odczytu. Tak? Zapisu nie, bo tak tutaj jest skonstruowany ten algorytm, ale na pewno będą utrzymywały te takie dane, które najczęściej bywały odczytywane, na które jest największe zapotrzebowanie. Więc możemy nawet do 4 terabajtów użytecznej przestrzeni takiego flasha jako taki boost dodać. No i jeszcze tiering, czyli możliwość warstwowania tych naszych danych, on sobie działa tam w tle. Mamy też wpływ, że jakiś tam konkretny wolumen, na przykład chcielibyśmy, żeby znalazł się na nośnikach szybkich, bez względu na to, jak wygląda ta automatyczna analiza i jak macierz to postrzega, my możemy postrzegać inaczej i jakby wymusić trochę, żeby ten dany wolumen, na przykład na bazę danych, jednak był i cały czas
utrzymywane na nośnikach flashowych. No i system sobie tutaj robi realokację, co 5 sekund też sprawdza i robi taki ranking tych wszystkich naszych stron, no i optymalizuje jakby nam działanie całości takiego wolumenu, który jest zbudowany właśnie z takich różnych rodzajów nośników. Cloud IQ, bardzo, bardzo przydatne narzędzie, a właściwie usługa w chmurze, która wymaga support assist, czyli podłączenia naszej macierzy do centrum serwisowego. Oczywiście jest to podłączenie szyfrowane, bezpieczne, dzięki takim połączeniu my zyskujemy oprócz tego też kontakt z serwisem, który może być jakby nawiązany od strony naszego serwisu, który poinformuje, że jakaś awaria na przykład następuje, ale także daje nam możliwość przesyłania danych diagnostycznych, nie są to dane wrażliwe specjalnie, danych diagnostycznych o tym, co się dzieje w środowisku. Dotyczy to nie tylko PowerVolta, ale PowerStora, Unity i serwerów, switchy. Cały czas pracujemy nad rozbudową tego naszego ekosystemu, tak żeby można było właśnie w tym jednym takim pulpicie uzyskać całkowity monitoring środowiska, czy to na komórce, czy na laptopie. Więc jedna rzecz to jest monitoring, ale druga rzecz to jest też unikanie ryzyk, ponieważ jesteśmy informowani wcześniej. Jeżeli coś się nam dzieje z naszą macierzą dyskową, na przykład jeden port został uszkodzony, więc nasza macierz już nie pracuje nadmiarowo, no to wtedy, jeżeli wiemy o tym wcześniej, to unikniemy tego ryzyka, że za chwilę może nam się drugi port gdzieś też być niedostępny, no i w tym momencie mamy przestój. Więc możemy też namierzać, gdzie są problemy, bo system też tutaj na zasadzie algorytmów uczenia maszynowego, on nam sytuacje takie anormalne pokazuje. To znaczy, że jeżeli w danym okresie czasu nie było specjalnego skoku wydajnościowego czy skoku czasów opóźnień, no to nic się nie dzieje, natomiast gdy się pojawi, no to system analizuje sobie właśnie tą historię sprzed tam powiedzmy roku i mówi, nie, to jest zachowanie anormalne, musimy to zgłosić użytkownikowi, administratorowi. No i wtedy my wiemy, że to jest normalne, bo zrobiliśmy coś raz na rok i możemy to zignorować, ale może się to okazać na przykład jakimś przyczółkiem do jakiegoś problemu, więc warto jest też na takie rzeczy zwrócić uwagę. No i oczywiście możemy zaplanować sobie wcześniej rozbudowę, bo system robi trendy i analizę wykorzystania przestrzeni, więc zawsze wiemy, mniej więcej mamy taką prognozę, kiedy przy takim aktualnym wykorzystaniu i wzroście zapotrzebowania na przestrzeń, kiedy będziemy musieli tak naprawdę już pomyśleć o dołożeniu następnej przestrzeni dyskowej. Więc budżetowo możemy to zaplanować wcześniej. Bardzo, bardzo fajne rozwiązanie, z którego możemy skorzystać, jeżeli jesteśmy użytkownikami. A dodam też, Tomku, że o Cloud IQ też dużo mówiliśmy i nawet demo było przy jednym z nagrań o Unity. Także też zapraszamy, duża część o Cloud IQ była powiedziana. Tak, dokładnie, więc odnosimy się jakby do tamtego nagrania. Oczywiście to jest usługa w chmurze, jeżeli ktoś nie chciałby, żeby jego dane nawet diagnostyczne były wysyłane w chmurę, w kosmos, gdzieś tam poza lokalizację, no to w tym momencie mamy też możliwość zarządzania oprogramowaniem już takim wewnętrznym, instalowanym w środowisku klienta, jak OpenManage Enterprise, czyli tu możemy sobie podłączyć takiego naszego PowerVolta. Mamy też możliwość zarządzania monitorowania poprzez system Nagios. No a taki typowe zarządzanie codzienne wbudowane w PowerVolta oparte o HTML-a 5 to jest właśnie PowerVolt Manager, bardzo prosty i intuicyjny. No i ja tutaj na sam koniec jakby opowiastki o PowerVolcie spróbuję pokazać coś, więc przełączę się na taki powiedzmy interaktywny symulator, bo jeszcze nie mamy dostępnego takiego fizycznego sprzętu na naszym Dell Demo Center. Cały czas o to zabiegamy i cały czas czekamy, aż się tam pojawi, gdzie na fizycznym sprzęcie będzie można się pobawić, ale to ten interaktywny symulator bardzo ładnie, prosto pokazuje, w jak szybkim czasie jesteśmy w stanie zainicjalizować takie rozwiązanie. Powiedzmy, że mamy jakiś tam adres IP, mamy wyjęty z pudełka taki PowerVolt ME5 i musimy przejść przez kreator konfiguracji. Logujemy się na oczywiście tam zadane hasło,
I nasza inicjalna konfiguracja wygląda w taki sposób, że najpierw porównujemy sobie, jaki jest aktualny oprogramowanie. Jeżeli jest nieaktualne, możemy sobie oczywiście zawsze wgrać i na tym etapie pierwsza czynność to jest zaktualizowanie do najnowszej wersji. I mamy taki czteroetapowy konfigurator, kreator, który, za pomocą którego my ustawiamy sobie ustawienia sieciowe, czas, notyfikacje, później dostęp właśnie poprzez Support Assist między innymi do Cloud IQ, konfigurację pól dyskowych, czyli musimy sobie strukturę jakąś z tych naszych dysków utworzyć i później na tej strukturze już wykroić sobie pewną porcję danych i do jakiegoś serwera udostępnić. I to się robi w kilku żołnierskich tak naprawdę krokach. Pierwsza rzecz, ustawienia sieciowe, bo chcielibyśmy, żeby w naszej podsieci była dostępna ta macierz, więc ustawiamy sobie adresy IP na dwóch kontrolerach. Oczywiście mamy dwa kontrolery. Oczywiście manualnie ustawiamy adresy IP, żeby ich tam, powiedzmy, nie pogubić. Ustawiamy sobie adresy DNS-u, nazwy tych naszych kontrolerów, tak żeby można było też po adresie, po nazwie do nich dotrzeć za każdym razem. Ustawiamy sobie czas, czy manualnie, czy poprzez protokół NTP. Ustawiamy sobie użytkownika, jeżeli chcemy mieć inny niż taki podstawowy manage, to zawsze możemy dodać sobie użytkownika, określić jego rolę. Notyfikacje na tym etapie. Oczywiście możemy to pominąć, ale notyfikacje mogą być w postaci e-maila, gdzie macierz będzie nas informowała, może wysyłać pułapki do serwerów SNMP albo przekierowywać te notyfikacje do serwera sysloga. No i tutaj, jeżeli to jest macierz z kontrolerami iSCSI, no to na tym etapie ustalamy sobie adresację na portach. Mamy port A, port B, w podsieci powiedzmy dziesiątkowej 105, 106, port drugi A2, B2 w innej podsieci, tak żebyśmy mogli w sposób nadmiarowy, tak, w sposób redundantny podpiąć tego naszego PowerVolta do hostów. No i system tutaj określa, nadaje adresację na tych portach dostępowych do serwerów. Chwilkę to trwa, nadaje im adresy IQN-owe. To jest koniec jakby pierwszego etapu. Drugi etap to jest zaakceptowanie, powiedzmy, tam jakiejś licencji i dołączenie się do systemu Support Assist, czy bezpośrednio, czy przy użyciu takiej specjalnej bramki, jeżeli nie chcielibyśmy, ażeby każdy z urządzeń naszych Dellowych bezpośrednio się komunikowało z naszym serwisem, to możemy zastosować taką bramkę i wszystkie lokalne serwery czy macierze będą się do tej bramki dostawać, a bramka będzie dopiero połączeniem takim bezpośrednim z serwisem. No to tutaj już mamy opcję, tutaj sobie to jakby zrobimy później. No i ostatnie dwie rzeczy to jest skreowanie sobie na podstawie dysków jakiejś określonej konfiguracji dyskowej. Tutaj mamy dwa tryby. Tryb wirtualny najczęściej stosowany, ponieważ mamy wtedy większość tych funkcjonalności, jak thin provisioning, tiering, replikacje i inne. Taki, gdzie system wirtualizuje jakby i alokuje tą przestrzeń właśnie w taki sposób, że najpierw prowadzi taką warstwę abstrakcji, później narzuca, jakby rozdysponowuje to po dyskach, albo taki tryb linearny, czyli taki prosty, gdzie w sposób ciągły zapisuje te nasze dane. W pewnym jakimś tam obszarze może ten tryb linearny byłby lepiej się sprawdzał, mógłby mieć większą wydajność, ale zazwyczaj w 99% wybiera się ten tryb wirtualny. No i tutaj PowerVolt jest tak skonstruowany, że ma dwa kontrolery i każdy z tych kontrolerów może mieć po jednej puli, pulę A i pulę B. I warto jest o tym pamiętać, żeby założyć jakby dwie pule, ponieważ każdy wtedy z tych kontrolerów kontrybuuje w procesie zapisu i odczytu. Więc dobrze jest te dyski podzielić sobie na dwie takie pule, bo wtedy możemy się cieszyć jakby z takiej równoczesnej, równoległej dostępowi do dwóch kontrolerów. I teraz możemy ręcznie sobie taką konfigurację zrobić albo użyć tak zwanego auto storage setup, czyli takiej rekomendacji przez PowerVolt. PowerVolt na podstawie ilości dysków, które mamy, zaproponuje nam określoną konfigurację. W tym przypadku mamy pulę A i pulę B, składającą się z dysków różnych warstw, czyli warstwa performance to jest dysków flashowych, warstwa standard dyski SAS-owe, więc tutaj system podzielił nam te dyski na dwie pule.
dwa dyski flashowe, 12 SES-owych, dwa dyski flashowe, 12 Nearline SES-owych. I takie dwie pule możemy sobie stworzyć. Oczywiście nie musimy, bo to jest tylko rekomendacja. Możemy to zrobić manualnie, no ale tutaj dajemy pełen popis PowerVoltowi i wtedy mamy już te dwie pule, które się inicjalizują. Złożone z dwóch disk grup. Pierwsza disk grupa jest w rajdzie pierwszym, no bo mamy tylko dwa dyski. Druga grupa jest właśnie w tym naszym adapcie, czyli mamy 12 dysków. Adapt, jeżeli chodzi o protekcję, zabezpiecza nas przed równoległą awarią dwóch dysków. Tak? Czyli jest taki, powiedzmy, odpowiednikiem rajda szóstego. Oczywiście jakby z wszystkimi dobrodziejstwami tego rodzaju protekcji. No i widzimy, tutaj jest inicjalizacja, na razie nie widać tej całkowitej przestrzeni, ale po jakimś czasie już mamy 11 terabajtów na jednej z tych pól dostępnych. Więc te pule mamy stworzone i ostatnia czynność to jest provisioning tak zwany, czyli jeżeli mamy pulę, to chcemy na nich wykroić wolumeny i te wolumeny do hostów dodać. Więc tworzymy sobie jakiegoś hosta. Oczywiście, jeżeli to jest iSCSI, to widzimy inicjatory tego naszego hosta, więc oczywiście zaznaczamy sobie tak, żeby zdefiniować, że ten host właśnie jest połączony dwoma tymi portami. Dodajemy sobie to, czyli definiujemy już takiego hosta z dwoma inicjatorami. No i teraz mamy do wyboru przyłączyć, bądź też nie przyłączyć hostów, no ale nie mamy żadnego wolumenu, więc musimy go skreować. Kreowanie wolumenów, bardzo prosta sprawa. Wybieramy sobie pulę, na jakiej chcielibyśmy wykroić ten wolumen. Wpisujemy sobie nazwę tego wolumenu, niech to będzie PV-ME5VOL1. On ma 100 GB, powiedzmy, danych i dodajemy taki wolumen do grupy. I widzimy, że on nam się tutaj już pojawia, czyli zostanie zaalokowane 100 GB w puli A. To samo możemy zrobić dla puli B, czyli dwa takie wolumeny 100 GB i one zostaną dodane do naszego hosta. Tu sobie wybieramy tego już zdefiniowanego hosta, oczywiście może być ich więcej, dajemy continue i to jest wszystko, co musimy zrobić, żeby cieszyć się z dostępu przestrzeni PowerVolta do określonego hosta. Więc bardzo szybko, prosto, intuicyjnie jesteśmy w stanie to zrobić. No a jeżeli chodzi o sam dashboard, jeszcze dosłownie dwie minutki, bo już widzę, że jesteśmy w niedoczasie. Tak, czas. W każdym bądź razie to jest taki główny pulpit. Jeżeli ktoś z Państwa zna PowerVolta ME4, no to różni się on diametralnie. W każdym bądź razie mamy zakładkę o alarmach, o utylizowanej przestrzeni. Dużo jeśli chodzi o wydajność. Do tego są oczywiście dedykowane też zakładki, gdzie możemy tworzyć sobie różnego rodzaju wykresy, ale także oglądać, jak to z każdej strony, jak ten nasz PowerVolt wygląda, czyli od strony dysków, czyli możemy sobie zobaczyć, jak ta obudowa, ile ona na przykład wat zużywa, czy poszczególny dysk, jeżeli chcielibyśmy zobaczyć, jaki to jest rodzaj dysku, jaką ma żywotność, to jest bardzo ważne, na przykład w przypadku dysków flashowych, jaką pojemność, w jakiej on jest puli w tym momencie, więc każdy z tych dysków można sobie oglądać, albo też kontrolery, czyli jeżeli sobie ten widok z tyłu zobaczymy, to możemy podpatrzeć sobie kontroler, jaki ma adres IP ten kontroler, czy też po portach, czyli jeżeli chcielibyśmy zobaczyć, ok, nie wiemy, jaki ma adres IP dany port, to tutaj też jesteśmy w stanie sobie zobaczyć, jaki jest interfejs aktualnie podłączony, czy nawet pokazuje nam technologię łączenia kabli, no więc sporo naprawdę tutaj jest rzeczy. Dobrze, słuchajcie, czy są jakieś pytania, Aneta, bo tak... W trakcie nie pojawiły nam się żadne pytania. Chyba wszystko jasne. Wszystko jasne, ale odpowiedź na konkursowe pytanie myślę, że się pojawią. Ja też na to liczę. Słuchajcie, no to jakby z mojej strony to wszystko. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to proszę bardzo o kontakt. Wtedy będę mógł więcej powiedzieć, ale też przesłać ewentualnie jakieś bardziej szczegółowe informacje, jeżeli kogoś zainteresował jakiś temat, czy związany z Unity, czy z PowerStorem, czy z PowerVoltem, jak najbardziej jestem do dyspozycji. Dziękuję, Aneta, i oddaję Tobie głos. Tomku, dziękuję bardzo za tak dużą dawkę wiedzy. No, jeżeli chodzi o wiedzę, to jak zawsze możemy liczyć na Ciebie.
Cóż, jak widzimy o macierzy PowerVault ME można powiedzieć naprawdę wiele. Są to coraz szybsze rozwiązania, więcej RAM-u, nowe procesory, łatwa replikacja danych i z poprzedniej serii do nowej i z nowej na nową, możliwość rozbudowy o kolejne półki, dołączony pakiet licencji, o których Tomek dzisiaj dosyć sporo powiedział. Macierz również do wielu zastosowań, prosta w implementacji, wdrożeniu i zarządzaniu, jak widzimy. A jeśli pojawiłyby się jeszcze dodatkowe pytania, to oczywiście zapraszamy do kontaktu. Powiem troszeczkę o współpracy z nami na zakończenie. Część z Państwa zna nas bardzo dobrze, ale są również osoby, które dołączyły pierwszy raz. Oczywiście zapraszamy do współpracy z nami. Dysponujemy wirtualnym środowiskiem testowym, jak również jest możliwość wypożyczenia maszyny fizycznie na testy. ME5 jeszcze nie jest dostępna, ale to sądzę, że to jest kwestia czasu ze względu chociażby na to, że jest to nowy model. Także tutaj sądzę, że kwestia 30 dni, około miesiąca, półtora i będzie też już dostępna. Każdy plan zmiany, modernizacji czy też rozbudowy środowiska warto rozpocząć audytem i zachęcamy do takiego bezpłatnego audytu poprzedzony rozmową z naszym inżynierem. Poproszę Tomko o slajd. Posiadamy również kadrę certyfikowanych inżynierów, oferujemy wsparcie na każdym etapie realizowanego projektu, od rozmowy przez audyt, po rekomendacje rozwiązania, usługę wdrożenia, instalacji i konfiguracji. Indywidualnie omawiamy każdy zakres usługi, świadczymy również obsługę powdrożeniową. I mówiąc o wdrożeniu nowego rozwiązania czy też modernizacji, czasami własny budżet nie jest wystarczający, dlatego jeśli konieczne jest finansowanie w tej kwestii, również możemy wesprzeć, proponując dzierżawę lub leasing realizowany przez DFS, czyli Dell Financial Services. Troszeczkę powiem o cyfrach, króciutko na zakończenie. Jest możliwość dzierżawy oraz leasingu, gdzie w dzierżawie storage na 3 lata jest to 93% i 4 lata 97%, a nawet 5 lat już wtedy mamy 102%. Leasing storage, jeżeli mówimy tutaj o 3 latach, jest to 107,47% i 4 lata 109,84%, ale te szczegółowe już informacje też dołączymy w mailu podsumowującym. Po więcej szczegółów zapraszam do kontaktu ze mną lub z opiekunem handlowym. Podczas prywatnego spotkania możemy poszczególne kwestie chętnie omówić. Dziękuję, że byliście z nami do samego końca. Tomku, dziękuję za tak dużą dawkę wiedzy jeszcze raz i przekazane informacje.